16 marca rezerwy wągrowieckiej Nielby w meczu 16 kolejki pilskiej klasy okręgowej zagrały z Iskrą Szydłowo. Sędzia! W 12 minucie po zagraniu w pole karne Artura Bartkowiaka gola dla drużyny Nielby zdobył Paweł Nawrocki. Po chwili do siatki rywali trafił Artur Bartkowiak. Jednak zdaniem sędziego nasz zawodnik znajdował się na spalonym. Się boi, kurwa. Ty chuju, stań to, kurwa, przy środku, a on tam pilnuje. To nie czego. Piłkarze z Szydłowa wyrównali w 90 minucie po bramce Krzysztofa Zublewicza. Po meczu o wypowiedź poprosiliśmy trenera rezerw Łukasza Mędla. Dzisiejszy mecz myślę, że był dosyć interesujący dla kibiców jednej i drugiej drużyny. Dosyć dużo emocji, sytuacji podbramkowych. Na pewno pozostaje taki pewien niedosyt, bo straciliśmy bramkę w 90 minucie w takich specyficznych okolicznościach, ale nie łamiemy się, gramy dalej, będziemy dążyć w następnych meczach do tego, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Także na pewno ten remis troszeczkę boli, ale taka jest piłka, taka jest rzeczywistość. Rezerwy Nielby zremisowały z Iskrą Szydłowo 1-1. W następnej kolejce żółto-czarni zagrają w Wapnie z tamtejszą Unią.